Witajcie, witajcie. Mam nadzieję, że wszyscy mają kawę. Siema, idiotyczny. Chociaż naprawdę zmień tą ksywę, bardzo cię proszę. Bo potem ludzie mi zarzucają, że ja kogoś obrażam. Dzień dobry, witam serdecznie. Fajnie, że jesteś. Jedno pytanie mnie nurtuje. Słucham, jakie? Już wasze live są w naszym planie dnia, przynajmniej godzina 12 zarezerwowana jest na wasz live. Bardzo nam miło. Co oni ukrywają na Antarktydzie i czy możemy to sprawdzić przez OB? Nie sprawdzisz tego przez OB, bo są tarcze odpowiednie, co ukrywają bardzo potężne źródło energii. Jesteś synem mojej nauczycielki od matmy? Chyba nie bardzo. Czy świece intencyjne działają, jeśli będziemy trzymać je w dłoniach i wyobrażać sobie tą intencję? Znaczy, po pewnym czasie zaczniesz sobie wyobrażać tylko pogotowie ratunkowe i chęć, żeby ci ktoś popsikał pentanolem ręce, bo się poparzysz. Jeba za co? Dzień dobry. Słuchajcie, wiele spraw ludzie do mnie piszą, niekoniecznie, bo chcą konkretnego, ale piszą po prostu, opisują swoje różne sprawy, nie? I takiej patologii przez duże P to ja już dawno nie widziałem. Okazuje się, że ludzie sobie robią tak wielką krzywdę nawzajem, w sumie bez powodu, bo ja rozumiem, żeby kogoś skrzywdzić, bo się mu chce ukraść pieniądze, żonę, kochankę, nie wiem, ale tak, żeby po prostu krzywdzić innych ludzi dla samego krzywdzenia, nie kumam tego zupełnie. Witaj, witaj, yerba mate. Witaj, Magdaleno. A co się stało? Nic się nie stało. Po prostu czytam maile, które do mnie piszecie i wyciągam wnioski. Opowie pan o tarocie i o wróżeniu. Na temat tarota zrobimy oddzielnego live'a, tylko ja muszę przygotować sobie duży stół, żeby porozkładać różne talie, poopowiadać o nich. I troszeczkę to wymaga przygotowań, ale tak będzie live o tarocie. Poleca pan wykonać pierścień Atlantów? Tak, tak jak każdy jeden amulet polecam w samodzielne jego wykonanie. Potrafi pan wyczytać z oczu choroby? Znaczy to nie, ja potrafię z aury wyczytać choroby, ale czy z oczu? Nigdy w sumie nie próbowałem. Jak nazywa się ten pierścień, co ma pan ten cały srebrny? Wszystkie moje pierścienie są srebrne. O który pytasz? Ale taka zgaszona świeca trzymana w dłoniach, mówimy intencje i zapalamy, to działa. Znaczy, nie rozumiem, co chcesz trzymać w dłoniach świecę. Nie, to się robi inaczej. Wstawiasz sobie świecę w jakiś świecznik, zapalasz ją i wtedy patrząc w płomień świecy skupiasz się na intencji.
Tak to działa, w ten sposób. Pali pan cygarety, czy jakieś wysuszone zioła? Ostatnimi czasy wzięło mnie na cygaretki Winstona jagodowe i dlatego je palę. Ale nie klikam tej jagodowej kulki. Smakują mi tak po prostu. Ulubione papierosy nie, ale ja bardzo lubię tytoń Virginia. On jest w Polsce praktycznie niedostępny i dosyć drogi. I z niego kręcę albo nabijam sobie papierosy. Oczywiście każda świeca intencyjna musi się wypalić do końca. Czy dostał pan już amulet ode mnie za kurs świadomego śnienia? Wysłałam tydzień temu. Nie, ale w aplikacji jest 3 czy 4 paczki i cały czas są w przygotowaniu. Więc jak tylko dostanę amulet, to na pewno wyślę ten kurs, ale te paczki wiszą już od dobrego tygodnia albo dłużej. Nie wiem dlaczego tak jest, może nie mają na stanie akurat tych amuletów. Sprawdzę, który to był po numerze nadania i dam ci znać. Najwyżej wymienimy na coś innego. Na przykład na kubeczek. No. Ale tak całkiem nie mam mleka. Opowie pan coś o liczbach anielskich, bo chcę sobie wytatuować 7755 albo 222. Jest masa stron na ten temat. Polecam sobie poczytać i porównać różne źródła. Różne źródła podają różne znaczenia tych cyfr. I to też zależy, czy to mają być potrójne cyfry, czy poczwórne. I po prostu poczytaj, pozbieraj wiedzę, porównaj tą wiedzę, posprawdzaj różne źródła, bo jak robisz sobie tatuaż, to jest poważna sprawa i do tego musisz się przyłożyć. Ja ci tutaj nie powiem jakiegoś swojego poglądu, bo moja wiedza na ten temat może być niekoniecznie aby pokrywająca się z wiedzą ogólną i mogę ci narobić problemów. Musisz sam trochę nad tym popracować. No, już mówiłem o tym amulecie. Cztery paczki są, mam w aplikacji, że są w przygotowaniu. Nawet nie zostały jeszcze nadane, więc prawdopodobnie twój amulet również należy do tej grupy. Ten najdłuższy na palcu wskazującym. To jest moje atame. Już wielokrotnie o tym opowiadałem. Dzień dobry. Może pan powiedzieć coś więcej o znaku krzyża i jego rzeczywistym znaczeniu? Znak krzyża jest jednym z najstarszych glifów ochronnych, jakie kiedykolwiek stosowano. Jeżeli chodzi o to, skąd pochodzi, prawdopodobnie pochodzi ze starożytnego Sumeru, chociaż może był stosowany wcześniej. Krzyż to jest coś, to jest zamknięcie czegoś, prawda? Mówi się, że coś jest zamknięte na krzyż. Krzyż jest glifem ochronnym, który też zamyka. Na przykład, jeżeli wejdziecie sobie w OOB i macie krzyże na ścianach powieszone, to nie opuścicie tego pokoju. Pomimo tego, że w OOB można przechodzić przez ściany, to jeżeli na ścianie jest krzyż, to nie przejdziecie przez tą ścianę. Dzień dobry, super, że jest live. Już lecę po kawusie, leć, leć. Dziękuję za stwierdzenie, że jestem autorytetem. Dlaczego tak ważne jest to, żeby kryształy, które nosimy, nie były szlifowane? Mogą być szlifowane, nie mogą być przewiercane. Nie możesz zrobić dziury, żeby przepleść rzemyk. Ale możesz oszlifować sobie kryształ. Tylko trzeba to zrobić w odpowiedni sposób, żeby go nie uszkodzić. Podczas medytacji z muzyką
Na trzecim oku poczułam ucisk, w tej okolicy ujrzałam fioletowe światło. No, masz nałożoną pieczęć z chrztu, czy tam inną pieczęć sakramentalną, no i właśnie odczułaś tą pieczęć. Chciałaś czegoś więcej i odczułaś blokadę. To jest mniej więcej tak, jak człowiek ma łańcuch przy nodze i może się ruszać na długość łańcucha, ale jak próbuje się ruszyć dalej, no to go szarpie, nie? Tak wychodziłem z ciała wielokrotnie. Co znaczy fioletowe światło? I pytanie, czy jasnofioletowe, czy ciemnofioletowe. Polecam sobie poczytać o kolorach czakralnych. Światło fioletowe to czakra korony. Na lekcji polskiego napiszę o panu jako moim idol. Bardzo mi miło. Witam. Czy by pan powiedział na temat krzyża celtyckiego? Mam taki wytatuowany. Czyli chodzi ci o ten krzyż, który jest jeszcze okrąg dodatkowo, tak? To jest też glif ochronny, inaczej mówiąc, nazywa się to krzyżem solarnym. Celtowie używali go jako znaku ochronnego. Jak wyjść z ciała? Mówiłem już, że nie udzielam tego typu informacji, chyba że ktoś należy do mojej szkoły. Widziałem fioletowe światło, jak się zjarałem, to się liczy. Niekoniecznie mogłeś widzieć po prostu energię, która miała akurat taką częstotliwość. Pamiętajcie, że postrzeganie energii, te kolory, które widzicie, to wasz mózg przetwarza wibracje na dany kolor, ponieważ każdy kolor ma swoją wibrację. Dlatego energię najczęściej ludzie postrzegają w formie kolorów. Masz jakieś tatuaże, czy one przeszkadzają w czarach? Mam całą masę tatuaży i zrobiłem je po to, żeby mi pomagały w czarach. Zresztą filmik na temat moich tatuaży jest na kanale na TikToku. Można go sobie znaleźć i obejrzeć. Dziękuję moderatorom za podawanie maili. Czarnoksiężnik? Nie, czarnoksiężnik to jest ktoś zupełnie inny. Mianem czarnoksiężnika zazwyczaj określano nekromantów albo demonologów. Dziś mój sen był płytki i nerwowy. Wstałam, była północ. Czy coś ode mnie chciał? Być może. Mówi się, że jeżeli nie możesz zasnąć, nie możesz spać, albo się budzisz i potem nie możesz zasnąć, to znaczy, że ktoś o tobie śni. Witam serdecznie. W takim razie, jak zdjąć sakramenty? Zajmuje się pan tym? Tak, przeprowadzamy rytuały dechrystianizacji, które zdejmują pieczęcie wyznaniowe. Co oznaczają bieguny na pierścieniu Atlantów? No plus i minus. Każda energia ma dwa bieguny, nie? Witaj, witaj. Czy istnieją demony i czym są? Nazwa demony została wymyślona przez ideologię chrześcijańską. Demony, tak samo jak anioły, są bytami wyższymi, które są energetyczne, nie mają powłoki białkowej. Jak sobie radzić z tym snem? Najlepiej nauczyć się świadomego śnienia. I wtedy kontrolujesz swój sen, stawiasz sobie blokady, żeby nikt tam ci się nie wpitalał w sen i nie robił ci berbeluchy. Poza tym wtedy śnisz o czym chcesz i można się naprawdę fajnie pobawić. Jeżeli jesteś zainteresowana świadomym śnieniem, to mamy opracowany dwutygodniowy kurs świadomego śnienia i wysyłam go w formie PDF-u za kubeczek z wybraną przeze mnie grafiką. Ile to kosztuje? Ale co? Rytuał dechrystianizacji? 400 zł. Czy lubi pan kapuśniak? Lubię, ale specyficznie zrobiony. Bardzo uspokaja mnie pana głos. Miło to słyszeć. Czytać w sumie. Co uważasz o psychodelikach? Też już wielokrotnie się na ten temat wypowiadałem. Jest książka Magia na haju. Bardzo mocno ją polecam.
Tam jest co prawda głównie o zastosowaniu marihuany w magii, ale nie tylko. Psychodeliki czy substancje podobne do psychodelików, na przykład grzyby z gatunku psylocyble, szałwia wieszcza czy kambo, były stosowane w magii i w szamanizmie od tysięcy lat. A ile to trwa? Ale co, rytuał dechrystianizacji? On akurat trwa krótko, on 2-3 godziny maksymalnie. Co uważasz o ayahuasce? To samo co o innych środkach szamańskich stosowanych. Akurat ayahuasca pomaga wyciągnąć z ciebie wszystko, z czym masz problemy, i wszystkie jakieś takie traumy z podświadomości. Czy znak wiary żydowskiej jest heksagramem, czy pentagramem, czy symbolem ochronnym? Ludzie, jak może być coś, co ma sześć, gwiazda z sześcioma rogami, może być pentagramem? Jest heksagramem, nie? Sama nazwa, pentakl, czyli pięć. Przedrostki, przedrostki. Myślcie. Rozbolała mnie głowa od słuchania cię. Zrobiłeś to specjalnie, ależ skąd? Czy to prawda, że określone jedzenie obniża nasze wibracje? Bilirubina obniża nasze wibracje. I dlatego nie powinno się kupować mięsa z rzeźni przemysłowych, gdzie zwierzęta są mordowane w sposób bardzo okrutny, jeżeli ktoś je mięso oczywiście. Jedzenie, które jest też, jeżeli chodzi, to już jest kwestia tylko pozyskiwania mięsa, ale jeżeli kucharz, ktoś, kto wam gotuje, nie robi tego z miłością, z fascynacją i z pasją, tylko odwala manianę, bo mu za to płacą, ma w dupie, czy to będzie dobre, czy to nie będzie dobre, to wtedy tak, jedzenie obniży waszą wibrację. Podziwiam ogrom wiedzy. Dziękuję. Czy to znaczy kapuśniaczek specjalnie zrobiony? To znaczy mieszana jest kapusta biała z kapustą kiszoną na zasmażce z dużą ilością ziemniaczków. I pikantny. Kambo nie polecam. Bez przewodnika, tak, zgonę, masz pełną rację. W ogóle żadnych psychodelików się nie powinno brać samemu, bez osoby, która się na tym zna, która was poprowadzi i wam w tym pomoże, bo możecie sobie zrobić krzywdę. Nie bierzcie takich rzeczy na zasadzie używek, bo to nie są używki, nie do tego zostały stworzone. Tutaj musicie mieć świadomość, że one służą do głębszego wglądu i do wykonania pewnej pracy. I musicie mieć kogoś, przewodnika, szamana, maga, kto się na tym zna i który wam w tym pomoże. Jak można gdzieś kupić środki szamańskie? Wiesz co, środki szamańskie, rapę jest na przykład legalne. Z tego co wiem, biała szałwia też chyba jeszcze jest legalna. Ayahuaskę można sobie zrobić samemu, bo składniki ayahuaski również są legalne. Możesz sobie kupić gałkę muszkatołową, tylko musi być w kulkach. I wiele innych roślin, które masz w ogródku, na przykład naparstnica, łubin. Hej, na jednym z live'ie mówiłeś, że nie polecasz hipnozy na odległość. Możesz rozwinąć myśli? Tak, mogę. Na przykład, no, załóżmy, że mamy czat wideo, że ja cię widzę, ja cię hipnotyzuję, nie? Hipnotyzuję cię i w pewnym momencie siada internet, albo mi, albo tobie. Rozłączył się czat i tak dalej. Ty jesteś w transie hipnotycznym, więc nawet jak do ciebie zadzwonię, to już telefonu nie odbierzesz. I kto cię potem wyprowadzi z transu hipnotycznego? Dlatego nie polecam hipnozy na odległość. Poza tym jej skuteczność ogólnie jest mniejsza. Niech mu tam ktoś powie na temat mojej wiary w Boga. Weźmy tarczkę, bo muszę się udać.
Czy w czasie rytuału może pan pić, jeść i iść do toalety? Na przykład, jak trwa rytuał 8 godzin. Mogę pić, mogę jeść, mogę iść do toalety pod warunkiem, że nie opuszczam pomieszczenia, w którym jest odprawiany rytuał. Jeżeli ktoś mi zrobi herbatkę albo kawę i mi ją przyniesie, to albo kanapeczkę mi ktoś zrobi, to mogę. Jest, że podczas rytuału jest utrata dużej energii, więc jeść muszę. Zazwyczaj pod koniec rytuału robię się bardzo głodny. No a jeżeli chodzi o wyjście do toalety, no to cóż, pozostaje nocniczek. Co przygotować na rytuał dechrystianizacji? Artefakty związane z twoimi pieczęciami wyznaniowymi, czyli na przykład świece z chrztu, czyli na przykład ten obrazek taki, jak się dostaje z komunii, że jest wasze imię i nazwisko, książeczkę, różaniec, obrazek z bierzmowania, obrączki ze ślubu i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te artefakty, które otrzymaliście w kościele od kapłanów katolickich, które symbolizują daną pieczęć. W związku z powyższym, czy zupy gotuje pan na swoich recepturach? Tak, znaczy na swoich, głównie na recepturach mojej prababci i babci. A czy ty gotujesz? Tak, gotuję. Uwielbiam gotować. Konstancja twierdzi, że nawet bardzo świetnie mi to wychodzi. Lubi pan żurek? Lubię. Najlepiej taki w chlebie. Dziękuję za wiedzę, proszę bardzo. Na czym polega rytuał dechrystianizacji? Na zdjęciu wszystkich pieczęci wyznaniowych. Tak, nie cały muchomor, tylko musisz na świeżo zdjąć skórkę, tak jakbyś obierała pieczarki, nie? Zdejmujesz skórkę, suszysz ją i mielisz na pył. To nie jest kosz, to jest fotel, taki podwieszany. Niedługo będę go montował. Tutaj zamiast tego fotela, na którym siedzę, będę miał fotel podwieszony do sufitu. Ma pan jakieś zwierzęta? Mam całe mnóstwo. Dwa harty perskie, trzy czarne koty, pytona królewskiego i kozła. Siemanko, też cię pozdrawiam. Ktoś tutaj mi zadał pytanie, ty się słyszysz? Tak, słyszę się, no głuchy nie jestem. Natomiast jeżeli nie pasuje ci to, co słyszysz na tym kanale, to po prostu opuść tego live'a. Naprawdę, nikt po tobie tutaj nie będzie płakał, ani nikt się nie potknie, nie bój się. Tak, magia chaosu pozwala na używanie mocy tak zwanych godform, czyli albo tworzenia nowych godform. Co tam? Kochani, zrób sobie 5 minut przerwy, jak kochają, to poczekają, bo Mrówka. jesteś potrzebny. No, musisz. Słuchajcie, przepraszam Was bardzo na chwilę, na jakieś 5, maksymalnie 10 minut muszę wyjść, ale nie będę ten wyłączał live'a, bo muszę przyjąć dostawę materiałów budowlanych do remontu, sprawdzić listę, czy przywieźli mi wszystko i za chwilkę do Was wracam. Także przepraszam na moment, ale no wiedziałem, zawsze jest tak, że wiesz, mieli przyjechać przed 11, no to przyjechali po 12, nie? Także za chwilkę do Was wracam, tylko sobie wezmę. To wezmę sobie tą listę. Gdzie jest ta lista? To jest chyba to. Za 5 minut jestem z powrotem.
No dobra, już jestem. Przepraszam. Może zajęło mi to trochę więcej czasu, ale miałem do sprawdzenia 150 pozycji, a niektóre były po 150 sztuk i inne takie rzeczy, także trochę było liczenia. Trochę się zwahałem. No dobrze. Wracamy do tematu. Jeszcze raz bardzo Was przepraszam, ale no niestety nie mogłem gościa olać, bo pojechałby mi i pewnie nie wrócił już dzisiaj z tym materiałem. Masz przepis na pieski? A, mam przepiękne pieski. No mam. Harty perskie. Najpiękniejsze harty, jakie według mnie są. Psy świetnie cię zastąpiły, a to ciekawe. Prowadziły live, wiesz, no to super. Dziewczynki, bardzo wam dziękuję. Chodź, Luna. No chodź, Luna. Tak, prowadziłaś live'a. To są harty perskie. Pochodzą z Persji. One mają fajne łapy, bo między poduszkami tutaj, nie? Jak pies ma poduszki, mają strasznie długie futro. A jest to spowodowane tym, żeby nie zapadały się w piachu, jak biegną. Dyskusja o marihuanie jest na każdym live'ie. Mają śliczne obroże. No, kryształki Swarowskiego. A te obroże są tak specjalnie zrobione, żeby w nocy było je lepiej widać. Czy wiedza i magia druidów była gdziekolwiek spisana, czy podawana pod pan tytuł książki? Nie, wiedza druidów nigdy nie była spisana. Wiedza druidów była przekazywana wyłącznie ustnie przez kapłanów, bo druidyzm to tak naprawdę nie do końca magia. To jest religia i to było przekazane z ucznia, z mistrza na ucznia i tak dalej w ramach praktyki, bo ani Piktowie, ani Celtowie praktycznie nie znali pisma. Poza tym większość wiedzy ogólnie magicznej był zakaz spisywania takich rzeczy, żeby nie wpadło to w niepowołane ręce. Później wymyślono szyfrowanie, na przykład traktatów alchemicznych, i ten, kto znał klucz, mógł z tego skorzystać, a ten, kto nie znał, po prostu czytał pierdoły. Masz tak, że widzisz, jak coś przechodzi kątem oka, myślisz, że to pies czy kot, a tam go nie ma. W moim domu, jeżeli ktoś z Was mnie kiedyś odwiedzi, zobaczy, że nie tylko kątem oka widać tu różne rzeczy. Mój dom jest pełen różnych bytów. Smoczy pan. Fajna ksywka. Dziękuję. Czy uważasz Laveya za oszusta? Dużo faktów ze swojego życia zwyczajnie zmyślił. Znaczy, Lavey jest psychiatrą i psychologiem, więc to, co on robi, on się przyznał oficjalnie do tego, że on to robi pod publikę, żeby na tym zarobić. Więc nic dziwnego, że coś tam powymyślał. Czy spalanie lawendy działa tak samo oczyszczające jak szałwia? Tak. Podobnie jak liść laurowy zresztą. Tak, postrzegasz byty, dlatego się mówi kątem oka, bo tak naprawdę bytów nie widzisz oczami, a trzecim okiem, ale struktura energetyczna, wzór energetyczny bytu, twój mózg interpretuje jako kota, bo jest najbardziej podobny do wzorca energetycznego kota, dlatego myślisz, że to kot, albo pies, albo jakieś inne zwierzę.
Czy jest jakikolwiek argument potrafiący pana przekonać, że magia nie istnieje? Nikt nigdy nie podał mi takiego argumentu, więc nie sądzę, żeby taki istniał. Kształt ucha? Normalny mam taki, no. Czy można kryształy oczyścić dymem z palosandy albo lawendy, czy tylko woda księżycowa? Można odymiać, tylko no to wtedy musicie mieć kadzielnicę, powiesić sobie kryształ nad kadzielnicą, no i tak ze 3 godziny na niego dymić, nie? Super ucho, 10 na 10. Dziękuję. Widać cię, widać cię. Czy może pan poprowadzić rytuał na lepszego Amina Ważonie? Nie rozumiem, o co pytasz. Czy może pan odprawić rytuał na lepszego? Nie wiem, co to jest Amin. I Ważonie, nie wiem, co to jest Ważon. Białe światło lecące przez mój pokój to co? Energia. Jak tam Konstancja? Pilnuje i nadzoruje rozładunek materiału. Przekonywanie magia, że magia nie istnieje, jest jak przekonywanie dentysty, że zęby nie istnieją. O! Świetne porównanie. Brawo. Jak tu się daje lajki komuś? Skąd ja biorę takie cudne kubki? Te kubki to są kubki z grafikami Lisy Parker. Jak piszecie sobie w Google'ach kubek Lisa Parker, to wyskoczą wam sklepy. Niestety tych kubków jest coraz mniej, już są praktycznie niedostępne, bo to były serie limitowane. Jest ich coraz mniej i zostały takie coraz, no nie powiem, że brzydsze, ale wzory, które na przykład ze mną nie rezonują, no po co mi kubek z jednorożcami? I takie kubki właśnie mam, postanowiłem sobie stworzyć całą kolekcję tych kubków, bo są przepiękne. Ponadto, co jest ważne, są dosyć tanie, bo kosztują maksymalnie 25 zł i są zrobione z prawdziwej porcelany. Jak popatrzysz na pusty kubek pod światło, to normalnie prześwituje światło z cieniutkiej porcelany, a nie z fajansu. Po co zakupuje się sól po oczyszczeniu? Po to, żeby oddać żywiołowi ziemi. Żywioł ziemi przyjmuje wszystkie rzeczy, których nie możemy się jako tako pozbyć. Bo soli nie spalisz. Pozostałości po świecach rytualnych możesz zrobić rytualne ognisko i po prostu je spalić, tak jak jakieś inne pozostałości. Natomiast sól trzeba zakopać, no bo inaczej się jej nie pozbędziesz. No możesz ją też rozpuścić w wodzie księżycowej i wylać to wszystko wtedy na ziemię. Nie wiem, chowańca ostatnio często nie ma. Ważone to gra strzelecka. Wiesz co, nie bardzo wiem, na czym ta gra polega, ale ogólnie, jeżeli chodzi o gry, można odprawić rytuał przyciągnięcia szczęścia w tej grze. Także jak cię to interesuje, skontaktuj się ze mną na maila albo na Instagramie, no to wtedy pogadamy o szczegółach, czy to jest możliwe, bo ja nie wiem dokładnie, na czym ta gra polega, więc nie wiem, czy by się to udało i czy by to wyszło. Więc napisz maila na smoczaprzystań@gmail.com lub na Instagramie @smoczaprzystań i wtedy sobie pogadamy o szczegółach. Jak u pana się zaczęła współpraca z magią? A no tak, że się urodziłem, moja matka w wieku, nie wiem, jak miałem może 2 tygodnie, zostawiła mnie mojej prababci, a prababcia zaczęła mnie edukować od małego
Także to moja przygoda z magią zaczęła się praktycznie w momencie mojego istnienia, przynajmniej w tej inkarnacji. Czy warto dać sól w rogach pokoju w jakimś małym słoiczku? Musi być naturalna, nie kuchenna. Najlepsza jest sól morska do takich rzeczy. I słoiczki nie powinny być szklane. Możesz sobie zrobić na przykład, tutaj akurat taką miseczkę zrobiła Konstancja do takich rzeczy z gliny. Ona jest wypalona. I w takich rytualnych naczyniach można tą sól, ale podkreślam, najlepsza jest sól morska. I warto to robić. Polizałabym pana ucho. No coraz ciekawiej się na tym czacie robi. Podoba się panu nasz serwer? Na razie niewiele widziałem na tym serwerze, ale póki co jest to całkiem fajne. Tylko nie do końca wiem, do czego to ma służyć. Ważone to taka gra e-sportowa. Anim to cel, czyli żeby lepiej celować. Jest możliwy taki rytuał szczęścia w grze, w konkretnej grze. Można zrobić taki rytuał. Jak cię interesują szczegóły, to mówię, napisz na maila smoczaprzystań@gmail.com. Serwer na Discordzie. Tak, te kubki mają bardzo wiele wzorów. Jest kilka ze smokami, z wilkami, jest całkiem dużo różnych wersji. A co z rozpuszczaniem w wodzie i wylewaniem? No właśnie o tym mówiłem przed chwilą, że można rozpuścić tą sól w wodzie księżycowej i po prostu wylać na ziemię. To już mówiłem. Ja poproszę moderatora zachowańca. Już mamy wystarczająco chyba dużo moderatorów dzisiaj, więc wystarczy. Nie mam rodzeństwa. A kiedy możemy zapraszać ludzi do serwera? No nie wiem, chyba jak będzie gotowy, nie? O co chodzi z serwerem? No, tworzymy serwer Smoczej Przystani na Discordzie. Nie wiem, jak dostać się na ten serwer. Ja tylko tak jakby no, pozwoliłem, wyraziłem zgodę i chęć stworzenia czegoś takiego, ale montowaniem całej sprawy zajmują się inni, więc to z nimi gadajcie. Czy ktoś tu chce zagrać ze mną w LoLa? Niestety nie gram. Mogę z tobą zagrać w Diablo 3, jak masz ochotę. Pozdrowił pan już dzisiaj Kukiza. Ja Kukiza szanuję za jego teksty piosenek jeszcze ze starych dobrych czasów, jak śpiewał w zespole Piersi. No jak poszedł w politykę, no to poszedł w politykę, jego sprawa, jego wybór, nie mnie to oceniać. Może po prostu potrzebował pieniędzy, ludzie przestali słuchać, kupować płyty i znalazł sobie łatwy sposób na zarobek, no bo był celebrytą, więc go wybrali, nie? Ja bym prosiła o zaproszenie do Discorda, ale to nie do mnie, bo ja nie wiem, jak to się to robi. A da ktoś link do serwera? Niech ktoś wrzuci ten link do serwera do Discorda. Co symbolizują wilki w magii? Wilk jest takim zwierzęciem, które jest bardzo mocno osadzone w teraźniejszości i w rzeczywistości. Wilk to też siła, wilk to obrońca. Wilki mają bardzo skomplikowany system stada. Polują stadnie i
Wilk, zależy jeszcze jak ci się ten wilk manifestuje w magii, do czego używasz. Kłów wilka używa się jako amuletów dla wojowników, które wzmagają siłę. Wilk to też ktoś, kto ma doskonałe wyczucie, doskonały słuch, ale też potrafi bardzo mocno kochać i dba o rodzinę. Powiedz coś proszę o uboju rytualnym, bo w necie nic nie ma, proszę. Ubój rytualny jest to ubój zazwyczaj związany z religią albo semicką, albo muzułmańską. Polega on na tym, żeby tak jakby, jeżeli chodzi o religię semicką, żeby zabić jednym uderzeniem, na przykład kurze, odciąć łeb i tak dalej, bo wtedy tylko będzie koszerna. Natomiast jeżeli chodzi o ubój rytualny w islamie, no to wygląda już trochę gorzej, bo tutaj chodzi o to, żeby jednym cięciem poderżnąć gardło i tętnicę, na przykład krowie, i ona się po prostu wykrwawia cały czas żyjąc. Na tym polega ubój rytualny. Number of the beast. Proszę cię, powiedz o związku Tesli z katastrofą tungulską. Oto ciekawy temat jest. Tesla wymyślił i nawet stworzył urządzenie, ono chyba nawet jest dalej na Manhattanie, ta jego wieża. Znaczy odkrył, że można pozyskiwać energię z eteru, czyli ze wszechświata, że ona tam po prostu jest cały czas, prawda? I chciał stworzyć urządzenie, które będzie tą energię ściągać i magazynować, tylko trochę przesadził tak jakby z ilością. No i ta katastrofa tungulska, nie, może niektórzy wiedzą, nie miała nic wspólnego z uderzeniem meteorytu, bo nie ma ani krateru, ani nie znaleziono żadnych szczątków, fragmentów meteorytu, za to rozwaliło duży połać tajgi. Po prostu Tesla przez przypadek stworzył olbrzymiej wielkości piorun kulisty, który uderzył w tajgę. Damy linka, jak skończymy, trzeba porobić, trzeba trochę ogarnąć. Kiedy będzie gotowy ten serwer? Bladego pojęcia nie mam. O, w Diablo 3 chętnie, jestem nekromantą. Heroes 3, złota edycja, najlepsza. Tak, Heroes 3 to jest moja ulubiona gra. Z prawie wszystkimi dodatkami, bo tam kilka lat temu wyszedł jakiś dodatek z zamkiem piratów i go nie ogarniam. Moja przygoda z Heroesem 3 skończyła się na Wogu, czyli In the Wake of Gods, ale potem jak oni poszli w te wszystkie mody, które tam pododawali, czyli wogiwizację map, to też już przestałem używać Woga, zatrzymałem się na podstawowych dodatkach, czyli podstawowa trójka, Shadow of Death, Armageddon's Blade, nie? Ja będę już znikać, poszukiwać wiedzy i robić mgiełkę oczyszczającą. No to papa. Dobra. Napisali już, że dadzą linka, jak będzie serwer skończony. No właśnie. Czy czytanie mniejszego klucza Salomonu jest niebezpieczne? Nie, niebezpieczne jest robienie tego, co tam jest napisane. Z tego, co czytałem w internecie, istnienie eteru zostało wykluczone przez naukowców. Co pan o tym sądzi? Nie, nie. Dwie rzeczy. Mylisz pojęcia. Naukowcy sobie wymyślili w pewnym momencie, że istnieje coś takiego jak złoty eter, to znaczy ośrodek ostateczny. Czyli można obserwować już każdy ruch, ale ty się nie poruszasz.
Bo na przykład w tym momencie ja siedzę i teoretycznie się nie ruszam, ale z punktu widzenia kogoś, kto jest na stacji kosmicznej, ja wykonuję bardzo skomplikowany ruch, czyli Ziemia się obraca, tak? Ktoś, kto będzie widział, że cała nasza galaktyka się obraca. I tak zwany świetlny albo złoty eter, to chodziło o taki punkt, który jest ostatecznym punktem, który się już nie porusza. Natomiast eter to inaczej energia. I energia jest wszędzie i to udowodniono. I są urządzenia już w tej chwili, które pozwalają na zbieranie tej energii. I odkrył to Tesla. Jeżeli chcesz sobie poczytać o eterze jako o energii wszechświata, to można w necie pracę Tesli znaleźć na ten temat i poczytać, bo to są dwa pojęcia, które brzmią podobnie, ale różnią się zupełnie. W jednym chodziło o punkt obserwacji, ostateczny punkt obserwacji, nieruchomy, a w drugim chodzi o energię. Jak powstają smoki energetyczne? Tak samo jak każde inne byty. W pewnym momencie energia, która się ze sobą łączy, miesza, zmienia swój wzór strukturalny, przyjmuje wzór strukturalny smoka. Czy wiesz od ilu pokoleń twoja rodzina zajmowała się magią? Wiesz co, od jakichś 7 pokoleń na pewno, ale czy dłużej, to nie wiem. Czy Jahwe jest bardziej mściwym i samolubnym Bogiem? Najbardziej. Czy najbardziej, to nie wiem. Ale nie porównywałem bogów pod takim kątem, nie byłoby mi to do niczego potrzebne. Na pewno jest jednym z najgorszych. Czy przywołanie chowańca jest bezpieczne? Chowańca się nie przywołuje, tylko tworzy w określonym rytuale. Czy pierścień Atlantów może ochronić przed demonem? Jeżeli demon ma strukturę ściśle energetyczną, nie jest zbyt mocny, to tak. Czy istnieje perpetuum mobile, wieczyste ruchadło? Nie. Możesz sobie zrobić tak zwany napęd magnetyczny. To są fajne urządzenia, ale magnesy się kiedyś wyczerpią. I na razie przynajmniej, nawet w fizyce kwantowej, nie odkryto jeszcze sposobu na to, żeby nie było strat energetycznych. Bo każde perpetuum mobile w pewnym momencie zaczyna zwalniać, dlatego że zawsze są jakieś straty energetyczne. Gdzieś tam ta energia ucieka na boki, i dlatego wieczyste ruchadło, czyli perpetuum mobile, nie jest chwilowo jeszcze przynajmniej możliwe do stworzenia. Czym tak naprawdę różnią się bogowie od innych bytów? Tym, że bogowie byli pierwsi, czy siłą? Zależy, o których bogów pytasz. Byli tak zwani przedwieczni, jak pani Hekate, czyli ci, którzy się, ich świadomość, ich jestestwo jako pierwsze wyłoniło się z chaosu. Inni bogowie to po prostu byty, które powstawały później, ale są silniejsze od demona, bo po prostu są starsze. Zwiększyły swoją siłę poprzez zdobywanie wiedzy, wchłanianie innych bytów i tak dalej, i tak dalej. Czy napisała do ciebie kiedyś osoba uwięziona w pętli czasowej? Wiesz co? Magią temporalną się nie zajmuję tak za bardzo. Trochę o tym czytałem, ale od tego można dostać świra, naprawdę. Ale w ogóle przerwanie pętli czasowej jest trudne ze względu na to, że jak już zdasz sobie sprawę, że jesteś w pętli czasowej, no to temporalnie wynika z tego, że nie możesz się z niej tak jakby wyplątać, nie? Z tej pętli temporalnej, no ale tutaj nie będziemy mówili o fizyce kwantowej, tylko o magii. Jak powstawały smoki energetyczne? Już odpowiadałem na to pytanie. Czy we wszechświecie jest życie? No jest, całkiem dużo go podejrzewam jest. Czym jest magia luster? Luster w magii, tak zwanych zwierciadeł Hartmana, używa się do tego, żeby przywoływać byty potrzebne do rytuału w bezpieczny sposób. Czyli nie przywołujesz bytu
do siebie bezpośrednio, do swojego uniwersum, tylko przywołujesz go tak jakby za okno, nie? Ze świata astralnego. On nie może przebić bariery tego lustra. Możesz wykorzystywać go, możesz robić różne rzeczy, on ci może pomóc w rytuale, ale nie jest w stanie przejść do twojego świata. Oczywiście, dopóki nie dotkniesz lustra. Konstancja, ktoś ci tam cześć powiedział. Tutaj jest kamerka. Cześć, cześć. Co lubisz jeść? Bardzo lubię kotlety schabowe z kością, młode ziemniaczki z koperkiem, lubię kiszoną kapustę, lubię kiszone ogórki, lubię bigos, lubię ruskie pierogi. Co jeszcze lubię? Lubię dobrą pieczeń, lubię pizzę, lubię kebaby. A co jeśli w tym momencie lustro się stłucze? No nie może się stłuc. No, lustro Hartmana musi być specjalnie przygotowane podczas specjalnego rytuału konsekracyjnego i zabezpieczone przed tym, żeby się nie stłukło. Jak się czuje Konstancja i jej ósemka? No, jeszcze trochę zejdzie, bo dopiero za miesiąc będzie miała kolejną operację. Bo jest to bardzo skomplikowana sprawa. Lustro Hartmana nie może ci się stłuc. Konstrukcja rytualna tego lustra nie pozwala na stłuczenie go. Cześć. Dziś późno przyszłam. Trudno. Będzie ten na YouTubie live, to nadrobisz. Konstancja, pozytywna energia. Jak odbudować poczucie własnej wartości? Mówiłem. Zmienić nastawienie do siebie, zmienić nastawienie do świata, pomyśleć nad tym, dlaczego masz niskie wibracje, co powoduje u ciebie niskie wibracje. Można też zapisać się do mnie na sesję. Ja wtedy pomagam zrozumieć i prowadzę takich ludzi. Jeżeli ktoś ma ochotę na takie sesje, to zapraszam napisać na maila smoczaprzystań@gmail.com i umówić się ze mną na sesje takie pseudoterapeutyczne. No i ja wtedy pomagam w podnoszeniu wibracji, w zrozumieniu całych tych procesów, które działają wibracjami. Ale najważniejsza jest zmiana podejścia do siebie i do rzeczywistości. Jak odbudować poczucie własnej wartości? Podobnie. Do tego są potrzebne sesje. Albo z psychologiem, albo z psychoterapeutą. No to ja mówię, mogę polecić siebie. Jeżeli ktoś ma ochotę ze mną na sesję, to zapraszam napisać na maila. Lubisz rosół? Wiesz co, niespecjalnie. Taki musi być naprawdę dobry, z takiej gospodarskiej kury, żeby ten rosół był praktycznie pomarańczowy, żeby był tłuściutki. Wtedy musi być też swojski makaron robiony, dużo pieprzu. Nie znoszę w rosole marchewki ani natki pietruszki, od razu mówię. Gdzie można znaleźć świątynię Hakate? Wiesz co, na wyspie, w tej chwili ona leży na terytorium Turcji, ale wcześniej leżała na terytorium Grecji. Nie pamiętam, jak ta wyspa się nazywa, ale jak wpiszesz sobie świątynia Hekate w Google'ach, to ci wyskoczy. Można tam pojechać, zresztą planuję wycieczkę. Dłuższy czas już. Cześć, cześć. Ja właśnie klepię schabowego z kością na obiad. Smacznego. Nie rób mi smaków, bo jeszcze nic nie jadłem. O, Zgon jest u was, pozdrawiam. Zgon, masz pozdrowienia. Dziękuję. Od kogo mnie Marzeina Żena, kojarzysz? Nie, ale pozdrów. No to sam pozdrów. Ja nie wyglądam wyjściowo. Dobrze, w każdym razie Zgon cię pozdrawia. Jak odbudować poczucie własnej wartości? No to już przed chwilą o tym mówiłem. Czy gdyby takie
w takie lustro uderzyć, na przykład młotkiem, to by się stłukło. No tak, oczywiście, żeby się stłukło. Chyba, że masz zrobione zwierciadło Hartmana z czystego, polerowanego srebra, no to wtedy nie. Najwyżej mogłoby się wygiąć. Czy znam uzdrowicieli? Znam kilku. Prosimy o pokazanie zgona. Nie. Ale laska ma fajny awatar, ja bym się pokazał. Kurwa. No chodź się, pokaż czemu się... Nanosiłem się teraz. No wiem, że się nanosiłeś. Jesteśmy ci bardzo wdzięczni. Pokaż się. Cześć. Pozdrawiam wszystkich. A w szczególności tą moderatorkę? Nie, ona nie ma moderatora. No, to jest ta. Aha, no to Marzenę. Pozdrawiam. Cześć. Ewa chyba. Ewa? No. Czemu ksywa zgon? No, wytłumacz może. No. Też pozdrawiam zgonesa. Ty się popularny, widzę, robisz. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Poleciłby pan jakiegoś uzdrowiciela, potrzebuje. Napisz do mnie na maila, z czym konkretnie masz problem, bo uzdrowiciele zajmują się różnymi dziedzinami. I nie mogę ci polecić jednego, bo może się okazać, że on się takimi problemami nie zajmuje, więc proszę, żebyś napisała maila, ewentualnie prywatną wiadomość na Instagramie, opisała, z czym masz problem, to wtedy postaram ci się kogoś dobrać. No, napisała, że jesteś przystojny. No to chuje. Tak, dziękuję. O, fajny zgon. Pozdro zgon. Przystojny ten zgon. No kuźwa, bo będę zazdrosny za chwilę, no. Magia pomaga w uzależnieniach? Tak. Magią można leczyć uzależnienia. Jedną z najskuteczniejszych metod leczenia uzależnień za pomocą magii jest hipnoza. Czy wie pan, czym są potwory energetyczne? To samo co demony. Po prostu istoty, które są, żywią się energią niskowibracyjną. Jak walczy ze świadomym wampirem energetycznym? Przede wszystkim tak, pierwsza rzecz, rytuał odcięcia i oczyszczenia, żeby się pozbyć podczepów, które wytworzył. Po drugie, zbudowanie sobie, albo kupienie, zrobienie sobie samemu amuletu, ewentualnie rozwinięcie się w dziedzinie magii umysłu. Innych metod nie ma. Albo stworzenie sobie sigila lub serwitora, który po prostu będzie cię przed nim bronił. Kiedy live o mniejszym rytuale pentagramu? Niedługo, ale do tego też się muszę przygotować, bo to muszę to robić na stojąco. Na siedząco nie będę przeprowadzał tego rytuału, więc musimy się też do tego przygotować, przede wszystkim posprzątać. Agnieszka, moderatorka, cię pozdrawia. Nie, widziałem, podziękowałem. Ile kosztuje rytuał odcięcia i oczyszczenia? 600 zł. Co sądzi pan o Necronomiconie? Bardzo fajna książka, warto przeczytać. Mam na półce nawet. Czy magię wyczuwamy instynktownie, czy każdy ma potencjał? Znaczy, to jest jak z grą na instrumencie. Każdy może się nauczyć grać na gitarze, skrzypcach czy fortepianie, ale nie każdy stanie się Paganinim, Chopinem, tak? Niektórzy mają potencjał, a niektórzy zatrzymują się na takim etapie, no, zwykłej magii, przeciętni są i wiele nie osiągną. Czy wampir może zaatakować? Wampir energetyczny? Nie. Wampir energetyczny, żeby zaatakować, musiałby zużyć energię, a on chce ci zabrać energię, więc będzie robił tak, żeby odbierać ci energię. Więc raczej nie będzie atakował.
Czy był już live o tarocie? Jeszcze nie jest w planach, bo musimy przygotować duży stół, żeby rozkładać karty. Chcemy wam pokazać wszystkie nasze talie, opowiedzieć trochę historii o tych taliach i tak dalej, i tak dalej. Ale będzie, niedługo, niedługo, cierpliwości. Ile czasu trwa rytuał małego pentagramu? Niedługo, taki rytuał trwa, nie wiem, z 20 minut. Energia to jest najpotężniejszy i najbardziej pożądany towar w całym wszechświecie. Wszystko jest jakąś formą energii. Pytasz się, po co ci energia? To ja ci powiem tak. Jak ci wymienię bezpieczniki w domu na 10-amperowe, to na przykład już odkurzacza sobie nie włączysz, bo będziesz miał za mało energii, nie? To jest pytanie, po co nam energia? Im masz więcej energii, tym więcej możesz. Crowley czy Edward Wilde? Zdecydowanie Crowley. Co? Właśnie chcieliśmy wam pokazać, bo jesteśmy na etapie już spakowanych amuletów. Tylko momentu, to odepnę telefon po prostu i wam pokażę. Tak wyglądają paczki z amuletami, tylko jak tu się przyłączało kamerę, moment. Jestem tępy w tym wszystkim. Przełącz aparat. O. To są wasze amulety popakowane z opisami. I już niedługo będą wysyłane. Prawdopodobnie jeszcze dziś. W takich ładnych pudełeczkach. Za chwilę się będę brał, jak po live'ie będę się brał za drukowanie etykiet do paczkomatów. Jeszcze musimy tylko zakupić koperty i samoprzylepny papier do drukarki, bo akurat nie mamy, żeby to wszystko w miarę szybko poszło. No i tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy wysyłać amulety. One były oczyszczane przez 24 godziny, wszystkie, więc w sumie nie musicie ich oczyszczać, jak już je dostaniecie, ale ja powiem wam tak, na waszym miejscu i tak bym je oczyścił. Ile kosztuje amulet wraz z wysyłką? Te, które pokazywałem, są rozdawane akurat za darmo, tylko za koszt wysyłki. Ale normalnie amulet się wycenia po tym, jakich komponentów się używa do jego stworzenia. Wiesz, kryształy i kamienie mają różne ceny i wielkość, i rodzaj. Poza tym srebro, czy złoto, czy platyna. Ile czasu muszę poświęcić na zrobienie tego amuletu, co on ma robić. Ale najtańsze amulety zaczynają się od 130 zł plus wysyłka. Live'y są codziennie? Zasadniczo tak. Można załapać się na darmowy? Nie, już nie. Wszystkie zostały rozdane w momencie, jak był prowadzony live. Ja te amulety wszystkie robiłem na live'ie. Na YouTubie są te live'y. Jak rozmawiałem z wami, jednocześnie robiłem te amulety dla was, bo chcieliśmy w ten sposób podziękować przynajmniej niektórym, tylko 13 osobom, za to, że nas oglądacie, że nas lubicie, ale no niestety nie jesteśmy w stanie zainwestować tyle czasu i pieniędzy, żeby obdarować was wszystkich. Natomiast jak będzie live o plecionkach, czyli o magii węzłów, też zrobimy taką akcję, że zrobimy tam ileś tam, powiedzmy sobie, 20 plecionek i też będziemy je wam wysyłać za darmo. Oczywiście decyduje kolejność zgłoszeń. I jak będziemy robić takie różne rzeczy, że będę pokazywał, jak coś zrobić, to zawsze będziemy to robić w większej ilości i dla iluś tam osób będzie to wysyłane za koszt wysyłki. Po założeniu konta na TikToku przybyło wam dużo nowych klientów?
Czy dużo bym nie powiedział, ale trochę na pewno. Wiesz, wiedza ogólnie jest najcenniejsza, ale też chcieliśmy podziękować w ten sposób i pokazać, że wiesz, no, myśmy za te kamienie zapłacili, za te pudełeczka też zapłaciliśmy, za karteczki, za wstążeczki, za inne rzeczy też zapłaciliśmy, wypłaciliście tylko za przesyłkę. O samych kamieniach już nie wspomnę, bo niektóre tam są dosyć drogie. Ale w ten sposób chcieliśmy wam pokazać, że nam nie zależy na kasie. To nie jest tak, że my stworzyliśmy ten kanał, żeby zarabiać, bo tak nie jest. My stworzyliśmy ten kanał, żeby przede wszystkim propagować wiedzę na temat magii. I pomagać ludziom też, owszem. I za tą pomoc bierzemy pieniądze, oczywiście, ale przede wszystkim idea fix tego kanału jest po to, żeby przekazywać wiedzę na temat magii. Też po to stworzyliśmy szkołę, żeby uczyć ludzi magii, bo bardzo wiele osób chciałoby się nauczyć magii, ale nie wie jak, nie wie gdzie. A z książek samemu magii bardzo ciężko się nauczyć. Można powiedzieć, że jest to praktycznie niewykonalne. Ja się niestety spóźniłam. No przykro mi. Plecionki są intencyjne? Tak, oczywiście, tak jak amulety. Przekazujesz kawał wiedzy, dajesz do myślenia. Dziękuję. Czy środowisko magów jest hermetyczne? Oczywiście, że tak. Nie czytałem tej księgi zaklęć. No właśnie, też mi zależy na tym, żeby dać wam do myślenia, żebyście zaczęli szukać wiedzy na własny rachunek, myśleć samodzielnie i wyciągać wnioski. Własne wnioski. Od ilu lat istnieje wasza szkoła? Znaczy, ja zbiłem się z myślami na temat szkoły od wielu lat, ale zmusiła mnie Sowa, nie wiem czy Sowa jest dzisiaj na live'ie, ze względu na to, że pewna kobieta założyła szkołę magii i zaczęła tam odprawiać straszną berbeluchę i chamstwo. Zaczęła straszyć swoich adeptów i w ogóle patologia tam była. I tam moja znajoma po prostu wysłała osoby pokrzywdzone, i to mocno pokrzywdzone, do mnie. I po prostu te osoby zmusiły mnie do założenia szkoły. Szkoła istnieje od stycznia... Nie wiem, w sumie od listopada. Od listopada 2019 roku. Ile trwa nauka w waszej szkole? Różnie. W zależności od tego jest pewna partia, która... Tutaj chodzi o to, że po skończeniu naszej szkoły, żebyś mógł samodzielnie już uprawiać magię, wiedział co do czego, z czym, i nie zrobił sobie krzywdy. Uśredniając tą naukę magii, trwa to 2 lata. Super. Tak bardzo się cieszę, że znalazłem twój kanał, bo tak się naprawdę sporo nauczyłem od ciebie. Bardzo miło, dziękuję. Do której dziś live? No ze względu na to, że musiałem was opuścić, jak rozładowywałem ten materiał, znaczy sprawdzałem w sumie listę, to posiedzimy do 14. Czy to jest nauka zdalna? Głównie tak. Ale jak ktoś jest zainteresowany szkołą, to po prostu niech napisze maila, to ja opowiem o szczegółach, bo nie chcę mi się tego w kółko i to samo powtarzać. Trzynasta 33 zaczną dzwonić. Nie, no może nie. W razie czego Konstancja siedzi przy telefonie, to będzie ogarniać. Ognia masz? No, gdzieś był i znikł. Znaczy, masz rację, nauka magii trwa całe życie, ale nasza szkoła jest obliczona w ten sposób, żeby po skończeniu naszej szkoły umiał
znał podstawy, przynajmniej trzy systemy magiczne, którymi będziesz się mógł posługiwać w sposób biegły. Potrafił rozróżnić wiedzę prawdziwą od fałszywej, potrafił się bronić, potrafił bezpiecznie podróżować po astralu i bezpiecznie uprawiać OOBE. Nauczył się świadomego śnienia. Nauczył się podstaw kilku istotnych elementów obronnych, tak żebyś nie dał sobie zrobić krzywdę. Taki człowiek, który powiedzmy sobie jest już gotowy do szukania drogi na własny rachunek i jest taki dojrzały w sensie magicznym. Ale masz rację, zgadzam się. Nauka magii trwa całe życie, ja się nadal jej uczę i to wszystko jest prawda. Która kawka dziś? Trzecia dopiero. Trzecia. Dlaczego mamy zakodowany strach przed magią? Strach przed magią koduje się wam po to, żebyście się nie ważyli jej uprawiać. Raz, że to przeczy idei, religii jakiejkolwiek. Dwa, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Tego po live o religii puściłam zagorzałemu katolikowi, oglądał w ciszy, na koniec padły słowa mądre to, no widzisz. Ale wiele osób po tym live do mnie napisało, że byli katolikami i zaczęli po prostu inaczej myśleć, że to otworzyło im trochę głowę, umysł. Czy na YouTubie są poradniki, jak w kilku krokach wyjść z ciała? Czy myśli pan, że to może działać? Tak, OOB działa, ale nie wiem, czy są na YouTubie takie poradniki, ale jeżeli nie jesteś do tego przygotowany, nie masz podstaw magicznych, to nie rób tego, bo może się to zakończyć tragedią. Po co ci taki pazur? To jest moje atame. Czy ma pan książki o magii napisane po łacinie? Kilka by się znalazło. Czy do tego świadomienia potrzeba wiedzy magicznej? Nie, to jest kurs. Kurs, który trwa 2 tygodnie. I tak jak mówiłem, wysyłam go za kubeczek. Czy magia dopuszcza istnienie obcych cywilizacji? Tak, oczywiście. Czy ma pan rodowe grimoire? Niestety nie, straciłem je, jak się przeprowadzałem z pewnego miejsca. Miałem bardzo mało czasu na zebranie i większość grimoarów moich babci została. Ale jeden chyba jeszcze mam. Czy nie myśli pan, żeby napisać książkę? Myślę i nawet próbuję ją pisać, tylko czasu nie mam. Czy opisy z numerologii to wskazówki, czy opis osoby? Raczej wskazówki. Żeby wrócić z astrala, wystarczy wejść w swoje ciało? Nie, bo mylisz OOBE z astralem. W astralu nie wychodzisz ze swojego ciała. To jest zupełnie coś innego. Kiedy mama dowiedziała się, że kupiłam tarota, to bała się, że jak... jak nie wiem, teraz co tydzień stawiam jej tarota. No widzisz, każdego można przekonać. Przede wszystkim trzeba pokazywać ludziom, że magia to nie jest nic strasznego, że to nie jest powiązane z szatanem, z jakimiś mocami ciemności. No, bo ludzie mają takie pojęcie o magii, bo takim wpojono, taki program. I trzeba pokazywać, że magia jest bezpiecznym narzędziem, które ułatwia nam życie. A co może stać się złego w OOBE?
Na przykład możesz nie wrócić do własnej powłoki, bo będzie już w niej inny lokator. Albo odejdziesz za daleko i twoja energia się rozproszy, czyli krótko mówiąc, umrzesz. Czy znaki zodiaku mają jakąś rolę w magii? Tak, dobiera się pod nie amulety. Głównie, bo to są pewne cechy, które określają nas, a amulet ma za zadanie wzmocnić te cechy pozytywne zazwyczaj. Mam koleżankę, która twierdzi, że przez tarota mówi do nas diabeł. No cóż, no koleżanka sobie może twierdzić dużo. Tarot do nas jako tako nie mówi. Tarot jest mądry naszą mądrością. Tak naprawdę stawiając tarota, rozmawiasz ze swoją podświadomością. Tak działa tarot. Kto stoi za tym, że magia jest przedstawiana w złym świetle? No a kto? Głównie Kościół katolicki. I chrześcijaństwo, nie? Moja mama powiedziała, że jak będę próbował magii, to mnie wydziedziczy. Czekam, aż będę pełnoletni. No tak i tak bywa. Przykro mi, no. Moje kondolencje. Za daleko to na ile? To zależy, na ile pozwala ci twoja energia. Czy wychodząc z astrala, czy wchodząc do astrala, wychodzimy tam razem z naszą powłoką białkową? Nie. Tylko energia wchodzi do astrala. Tylko nasz wzorzec energetyczny wchodzi do astrala. Czytałem, że w Babilonie rysowali pentagramy na pojemnikach z żywnością. Po co? Ano po to, żeby się nie psuła. Staram się unikać o opowiadaniu o znakach zodiaku, bo naprawdę to nie jest tego typu kanał. Jest dużo innych kanałów na TikToku, gdzie mówią tylko o znakach zodiaku, ale z tego co wiem, to byk to jest taki znak zodiaku, że jak się rozpędzi, to już go się nie da zatrzymać. Jaki amulet dla wrednego koziorożca? No koziorożce są skąpe, mają inne cechy, są bardzo inteligentne. Tutaj bym bardziej bazował na wzmocnieniu tej inteligencji. Ale to, jak interesuje cię amulet na zamówienie, napisz maila, podasz mi swoją datę urodzenia, zobaczymy, jakim jesteś znakiem zodiaku, jaką jesteś cyferką, zobaczymy, kim jesteś z chińskiego znaku zodiaku i coś ci tam dobierzemy, nie? Koziorożce nie są wredne. Też tak uważam. Znałem kilka koziorożców i wcale nie były wredne. Mamę najbardziej przekonałam do kart tym, że nawet karty ojca widzą jako diabła i królowe buław. Mój były chłopak spalił pierwszą talię tarota. Oczywiście był katolikiem. No, za zniszczenie kart tarota można odpowiedzieć i to w sposób bardzo niefajny. Dawaj numery do totolotka. No to już ci daję. 7, 13, 27, 33, 49 i 11. Mam nadzieję, że zapisałeś, bo nie będę powtarzał. Czy da się nauczyć świadomego śnienia razem? Czy da się nauczyć świadomego śnienia? Tak, da się nauczyć świadomego śnienia razem. To jest kolejny etap po tym dwutygodniowym kursie. Wtedy dwie osoby muszą sobie przejść taki dwutygodniowy kurs. I wtedy dodatkowe materiały wysyłam, jak nauczyć się śnienia razem.
Naprawdę, jak narysuję pentagram na pojemniku z żywnością, to nie będzie się psuło tak szybko. Tak, naprawdę. Zawsze można to sprawdzić. No właśnie, zawsze możesz sprawdzić. Ja jestem koziorożcem i jestem mega wredna według znajomych. Skąpa nie jestem. Nie kojarzę koziorożców z wredotą. Barany kojarzę z wredotą i skorpiony. Ale koziorożce to raczej uważam, że są szczere. Ale bywają skąpe i tak to widzę. Ale to jest moja prywatna opinia. O 27. O 27 od pół roku widzę i słyszę. To fajne. Ja niby skorpion, ale mało mam z nim wspólnego. No dobrze, moderatorka jest skorpionem, trzeba uważać. Ja też. O, Zgon mówi, że on też jest skorpion, ale w nim to tyle skorpiona, co wiecie. Oj, chyba mnie nie znasz. Moja ciocia stawia tarota, ale była wiązana. Związana. W zależności do kogo, nie? Co się może stać po zniszczeniu tarota? No, możesz mieć po prostu wypadek, no. Można powiedzieć, że trefny ze mnie skorpion. No to ze Zgona też jest trefny skorpion. Moja ciocia stawia tarota, ale była związana z religią katolicką. Czy to mogło zrobić jakieś szkody? Religii katolickiej na pewno. Nie zdążyłem zapisać. Trudno, widzisz. Milionerem nie zostaniesz. Jaki masz znak zodiaku? Konstancja, jaki ma znak? Najwspanialszy. Ja jestem rybka, Konstancja jest bliźniak. Ja jestem panna, ale przemawia przeze mnie księżycowy skorpion. Albo się trafi, albo nie. Ja zostanę. A ja zapisałam. No to daj znać, ile wygrałaś. Pieniążki. Przyszły uchwyty? No, chyba tak. Mhm. Która cywilizacja jako pierwsza wymyśliła magię? Prawdopodobnie to nie była cywilizacja, tylko plemię magów. Tak się nazywało i żyli w okolicach właśnie starożytnego Sumeru. I to oni wpadli na to, że można za pomocą siły umysłu i różnych innych czynników wpływać na rzeczywistość. Potem przeniosło się to do starożytnego Sumeru. Tyle wiemy, ale może wcześniej. Listopad górą. Podziel się, kochany magu. Podziel się, kochany magi. Nie wiem właśnie. Jakie to były liczby? Mówiłem zapisywać, bo nie będę powtarzał. Będzie wrzucone. Poza tym live będzie wrzucony na YouTube'a, także zawsze można odsłuchać. Nie? Co charakteryzuje pannę? Pierdołowatość. To mój stary. Jestem koziorożcem i nigdy nie byłem skąpy. Ja nie mówię, że takie cechy są. Takie cechy są opisywane w horoskopach. Zauważcie, jak czytacie horoskop, opis danego znaku, tam jest bardzo wiele cech i pozytywnych, i negatywnych. To nie znaczy, że one wszystkie są w was.
Czasami są tylko po dwie albo trzy. Dlatego nie należy się tak sugerować tymi znakami zodiaku. To są tylko takie wskazówki. Podzielę się wygraną. Dobrze. Będziesz robił, co będę robił? Redukcję. Nie wiem, jaką redukcję niby. Ja nie lubiłam panie. Nigdy okazali się, że mam ją w ascendencie. Bywa. Wszystko zależy od człowieka, przeżyć i doświadczenia tego, co kształtuje nas charakter. Tak, dokładnie. Znaki zodiaku czasami bardziej pokazują nam, za jakimi cechami powinniśmy pracować. Co mamy jeszcze do zrobienia w sobie. To jest istotne. A jakie cechy możemy rozwijać? Do czego mamy talent? To są tylko wskazówki. Wiara, nie ma tu nic do rzeczy. Horoskopy powstały na bazie statystyk. Dawno, dawno temu ludzie zapisywali pod jakimi gwiazdozbiorami, bo znaki zodiaku są gwiazdozbiorami, rodzili się jacy ludzie. Później spisywali cechy ich charakteru. Na przestrzeni tysięcy lat powstał horoskopy, czyli zodiak, bo zauważono, że pewne osoby urodzone pod pewnymi gwiazdami mają pewne cechy, które przeważają nad innymi. I to nie jest kwestia wiary, tylko statystyki. Horoskop powstał na bazie statystyk. A kiedy skreślić tego lotka? A o to już nie pytaliście. Można chodzić do pana szkoły i do kościoła katolickiego. Przepraszam. Nie, niestety nie, ponieważ na pewnym etapie nauki jest wymagany rytuał dochrystianizacyjny, a poza tym no, ja katolików do szkoły nie przyjmuję, bo konfidentów, szpiegów i innych tego typu ludzi nie lubię. Zbliczeńców. Ja dzięki astrologii odkryłam, dlaczego mój ojciec ma nie po kolei w głowie. No, po co ci kościół? Wiesz, chciał się dowiedzieć, bo pewnie wiesz, chcieli wprowadzić szpiega w nasze szeregi, nie? A czy ateiści mogą chodzić? Gdzie? Do kościoła? Tak, z tym kościołem to rzeczywiście zgodne, masz rację. To było pytanie live, pytanie na dzisiejszego live'a. Dostałem karty tarota od osoby, z którą jestem w kiepskich relacjach. Czy mogę ich używać, czy mam zdobyć nowe? Możesz je oczyścić i używać do twojej szkoły. Tak, ateistów przyjmujemy z otwartymi ramionami. Książka o magii dla katolików była lepsza. No to też było dobre. To było też dobre. No. Kiedy do tego totolotka puścić? Muszę się wystroić na wygraną. Tego ci nie powiem. Ale zrobimy numer. Konstancja, przynieś mi 20-ścienną kostkę. To jest K20, ale on nam wiele nie powie. Weź taką, tylko że mniejszą. No najlepiej dwie. Moment, będziemy sprawdzać, kiedy macie puszczać totolotka. Jedna K20 jest. Jeszcze jedna by się przydała. Taka większa.
Tak mało i mało nie widać. I K12 by się przydała. To co to jest? To jest K20, to jest K12. To jest K12. A to jest K20, tak? Tylko wielką, to takie wielkie, to może nie masz. Tak. Dobra. Dobra. Uwaga! Proszę Państwa, mam w rękach dwie kości. Jedna to jest K20, druga to jest K12. Teraz sprawdzimy. Miesiąc i dzień, przynajmniej w domniemaniu, będą trzy terminy, więc tam przygotować sobie notatniki. Co my tu mamy? 7/4. Więc pierwsza data dopuszczenia totolotka to jest 7/4. Czyli 7 lipiec już był, czyli może za rok spróbuj. I 4 lipiec w przyszłym roku. O, 10/9, czyli 9 października, to jeszcze zdążycie. Listopad. Nie wiem, czy to jest 6, czy to jest 9, jak to się patrzy. Dobra. I 6 listopad. Macie trzy terminy totolotka, macie numery. Numer konta mogę wam podać w razie czego. Jak coś, to biorę 30%. We urodziny mojej kuzynki. W jaki sposób oczyszcza się karty? Jest 7 sposobów na oczyszczanie kart. Pierwszy sposób to jest włożyć karty do soli, obłożyć różowym kwarcem, zamknąć w jakimś blaszanym pudełku na 24 godziny. Drugi sposób to jest odymić karty, ale wtedy musisz każdą z osobna, przed dymem biała szałwia albo lawenda, odymić każdą jedną kartę po kolei. Kolejny sposób to jest ogień. Czyli przesuwamy każdą kartę nad ogniem. I to są takie najprostsze sposoby na oczyszczenie takiej jakiejś możliwie trefnej karty tarota. Znaczy talii tarota. Jak mam iść po zdrabkę, to którą mam wybrać? Poproś sprzedawczynię, żeby ci wybrała. A ja mam inną kostkę. Haszu. To się podziel, jak masz inną kostkę. Podejrzewam, że jest miękka i brązowa, ewentualnie zielona. O tym samym pomyślałem. Czy gra pan w RPG? Tak, kiedyś grywałem bardzo dużo. Czy bardziej mistrzowałem niż grywałem. Teraz nie mam ani na to ekipy, ani czasu. Ale jak kiedyś może zrobimy sobie spotkanie z uczniami, to możemy sobie poprowadzić jakąś sesję. Każdy live jest wrzucany na YouTube. Czy można go wrzucić dziś? Tak, będzie dziś wrzucony, ale chodzi o to, że od razu po zakończeniu live'u nie można go ściągnąć z TikToka. Trzeba odczekać kilka godzin. No plus ściąganie dwugodzinnego filmu i wrzucanie go na YouTube'a też chwilę trwa, ale będzie wrzucony dzisiaj, obiecuję. Jak będzie 27, to nie wytrzyma. Jak wygram, to zapiszę się do waszej szkoły. I zapłacisz od razu za 2 lata nauki z góry, tak? Czy może stać się coś złego, jeśli ktoś zgubił karty? No tak, no to bardzo złego się coś stało, bo zgubiłaś karty. Czasem jest tak, że karty się chowają.
Ej, o konia trzeba wypuścić. Mogę to zrobić za minutę. Ślaj w końcu. Powiedz coś o szeptuchach. Czy one też używają magii do swoich działań? Tak. Szeptuchy to są czarownice, które zaadoptowały modlitwy grekokatolickie jako zaklęcia. Co dzisiaj na obiad? Nie mam pojęcia. O, przedział wiekowy uczniów w naszej szkole jest bardzo zróżnicowany. Są ludzie po 50, są ludzie, którzy mają 19 lat, także rozstrzał jest niesamowity. Tak, dużo szeptuch jest na Ukrainie i w Rosji, a jeżeli chodzi o Polskę, to najwięcej szeptuch znajdziecie na Podlasiu. No, tak, u nas niewiele zostało szeptuch. Bo to są... Szeptuchy nie spisują ksiąg, nigdy tego nie robiły. Przekazują wiedzę z pokolenia na pokolenie. No a wiecie, no, to są małe wioski zazwyczaj. Dziewczyny wyjeżdżają na studia, raczej nie wracają do jakiegoś Wygwizdowia i Zadupia. Więc dlatego ta wiedza w Polsce po prostu ginie. Trzymam do kończenia. Dobra, kochani, jest 14, więc na dzisiaj kończymy. Jutro widzimy się o godzinie 12, tak jak zwykle, tradycyjnie, na kawie z magią. Będziemy tutaj pracować nad tym Discordem z dziewczynami, które to wymyśliły, bo ja tego nie ogarniam. Do czego można będzie używać tego serwera, ale na pewno damy wam znać. Życzę wam cudownego i wspaniałego dnia. Bardzo dziękuję za uczestnictwo w live'ie, za to, że zadajecie fajne pytania, dajecie mi do myślenia. Mam nadzieję, że ja też wam daję do myślenia. Jesteście wspaniali. No i cóż, no i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć. A dostałeś na sam końcu różyczkę.